Dzień dobry. Dzisiaj będziemy opuszczali podziemie. Opuszczali podziemie na dwa różne sposoby, bo są dosyć wyraźne i na ich przykładzie można to pokazać. Oczywiście to podziemie można opuścić na sposobów pewnie dużo więcej. A jako, że opuszczamy podziemie, to ja też opuszczam moją piwnicę i widzimy się już w troszkę innych okolicznościach. Zapraszam. Dzień dobry, jeszcze raz. Tym razem nie z piwnicy, a z parku miejskiego. Jednego z kilku. Zaraz wam to spróbuję go trochę pokazać, chociaż nie wiem, czy to ma sens. No ja w zasadzie nie ma sensu. Dobra. Park jak park. Wiecie, trochę drzew i tak wszystko jest gołe. Tak naprawdę na razie, więc... No, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej opowiastki, czyli kontynuacji kwestii podziemnych oraz wychodzenia z tegoż podziemia, no dlatego jestem na zewnątrz, bo wyszedłem z podziemia, czyli z piwnicy. To listy do redakcji, ponieważ użytkownik, przepraszam, fan i widz Bartosz P. stworzył wspaniały wiersz na cześć podziemnych opowieści i idzie to tak. Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy można włączyć sobie podziemne opowieści. Kurtyna. Dziękujemy bardzo, czekamy na kolejne wyrazy uwielbienia. Niepokoi redakcję troszkę tylko fakt, że chyba z tego wiersza wynika, że podziemne opowieści można oglądać tylko na bani, bo inaczej się nie da. Jeśli tak jest, no to przykro mi. W takim razie pijcie i oglądajcie, co kto lubi. Dobra, wracamy do meritum sprawy, czyli do wyjścia z podziemia. Do wyjścia z podziemia na przykładzie dwóch dróg tegoż wyjścia, czyli Mgły i Behemota. Oczywiście tych dróg wyjścia mogłoby być więcej, mógłbym tu jeszcze się skupić na kilku innych przykładach, ale to są takie dwa najbardziej według mnie jaskrawe przykłady tego, jak można tego dokonać. Jeden to raczej jak tego nie dokonywać, drugi jak można to zrobić nawet trochę wbrew wszystkiemu, co się robi. Dlatego są jaskrawe, no bo wiadomo, takie standardowe rzeczy typu, że no, pracujemy, staramy się, udzielamy wywiadów, gdzieś tam robimy wokół siebie jakiś rozgłos, ale rozgłos w granicach normy, czyli sensowny, właśnie wywiady, jakaś tam promocja, flyery latają sobie po świecie i tak dalej, gdzieś tam nas widać, wydajemy te materiały, koncertujemy trochę, tak? No to jest wiadomo, to jest normalne, no i gdzieś w pewnym momencie zostajemy zauważeni. To jest całkowicie nudna, jak flaki z olejem, droga i kariera, więc o tym nie będziemy mówili. Skupimy się na dwóch troszkę innych modelach. Pierwszy model to nie będzie Behemoth. Tego zostawimy sobie na koniec. To będzie Mgła. Mgła, która robiła wszystko, żeby na salony black metalu nie wejść, a jednak na nie weszła. Nie robiła nic, bo tak naprawdę nie udzielała wywiadów. Nie starała się o jakąś wielką publiczność metodami rozgłosowymi, typu, wiecie, superaktywność w social mediach, masa wywiadów, 458 kolorowych wydań trzeciej płyty i tak dalej, i tak dalej. Nie, robiła wręcz wszystko odwrotnie, ale to gdzieś zwróciło jednak uwagę ludzi, a przede wszystkim według mnie zwróciła uwagę muzyka. No ale jak postępowała Mgła? Mgła przede wszystkim nie koncertowała do pewnego momentu w ogóle. Mgła skupiała się na nagrywaniu, wydawaniu muzyki, starała się robić wszystko sama, oczywiście na początku dużą pomocą i bardzo dobrym ruchem według mnie okazała się współpraca i do tej pory jest z Northern Heritage.
niedużą, aczkolwiek bardzo poważaną i bardzo lubianą wytwórnią w podziemiu, szanowaną, mającą spore kontakty dystrybucyjne i wizerunkowo oczywiście bardzo dobra jest, więc to na pewno był dobry ruch, ale dzięki temu to też dało dużo niezależności Mgle. Mgła od razu zaczęła mocno maczać palce w swoich wydawnictwach, to znaczy wzięła to po prostu mocno na siebie. Te wydawnictwa, jak wszyscy wiemy, są bardzo skromne, bo to wszystko tak naprawdę, co Mgła robi, miało służyć jednej rzeczy: skupieniu uwagi słuchacza na muzyce i przesłaniu, czyli tekstach. Dlatego płyty, które Mgła wydaje, są wydawane bardzo skromnie. Jest okładka, teksty, dziękuję, do widzenia. Czego niektórzy nie potrafią zrozumieć, ale no, może kiedyś to do nich dotrze. Dlatego też Mgła, kiedy już zaczęła koncertować, kiedy zrozumiała, że to jest bardzo naturalny według mnie i dobry ruch, bo kiedy została zauważona muzycznie, pomimo tego, że nie udzielała wywiadów, że nie robiła szumu wokół siebie i tak dalej, medialnie praktycznie nie istniała, to została zauważona, bo po prostu grała bardzo dobrą muzykę. No, wszyscy wiemy, że po nagraniu With Hearts zrobiło się naprawdę głośno, a po Exercises to już w ogóle był totalny hałas, jeśli idzie o Mgłę. No doszło do tego, że na Mgłę chodzą ludzie, którzy wcześniej z black metalem nie mieli nic wspólnego i pewnie poza Mgłą nie będą mieli nic wspólnego z black metalem, przynajmniej niewiele, bo to po prostu gdzieś w pewnym momencie stało się modne i no wiecie, no gdzieś tam dobrze postrzegane w środowiskach alternatywnych, że tak to ładnie określę. No nieistotne, nie wnikamy w to. To tam chodzi na te koncerty, w każdym razie te koncerty. No, Mgła zaczęła je grać w pewnym momencie, one się robiły coraz większe, co nie zmieniało faktu, że Mgła swojego modus operandi nie zmieniała na tych koncertach i na tych koncertach też nie robi żadnego show, nie robi nic, co by mogło w jakiś sposób wizualnie zachwycać, choć myślę, że w tej skromności i w tej estetycznej formie też jest pewien rodzaj uroku, który jak najbardziej może się podobać i może przyciągać. Mgła po prostu wychodzi, odgrywa swoje, wszyscy wyglądają tak samo, mają zasłonięte twarze, no wiemy o tym, tak? Ale to też wszystko służy temu, żeby słuchacz, żeby widz, uczestnik koncertu skupił się na graniu, na muzyce, na tekście, na emocjach, a nie na tym, co tam panowie wyprawiają na scenie. No i Mgła tym sposobem doszła w pewnym momencie do wielkich festiwali, na których też gra i na tym oczywiście zarabia, nie da się ukryć jak najbardziej. A dzięki temu, że na tym zarabia, to jest w stanie sama zajmować się swoimi sprawami, czyli właśnie swoje wydawnictwa, sama sobie wydawać, zajmować się merchem i tak dalej, więc jest niezależna w bardzo dużej mierze i to jest świetne. To jest świetne, bo tym sobie panowie to zapewnili, nie sprzedając siebie tak naprawdę. No bo Mgła siebie nie sprzedała, według mnie Mgła to do tej pory jest jednak w dużej mierze zespół podziemny. Wiem, że może brzmi to kontrowersyjnie i bardzo, nie wiem, jakoś odważnie, ale biorąc pod uwagę miejsca, w których oni grają koncerty, ale tak, uważam, że pomimo tego to nadal jest sercem zespół podziemny, który postępuje bardzo podziemnie, bo tak jak mówię, nadal nie ma tej aktywności w mediach, wywiady są raz na ruski rok. Nadal to jest wszystko bardzo okrojone, skromne i skupione tylko i wyłącznie na muzyce. I bardzo dobrze. Mgła teraz w tej chwili ma dużą przerwę wydawniczą, bo do maksa wykorzystywała ten boom koncertowy i też bardzo dobrze. Bo jeśli zasłużyłeś na coś, to z tego skorzystaj, a zasłużyłeś na to uczciwie, w przeciwieństwie do następnego bohatera opowieści. Uczciwie o tyle mam w tym rozumieniu, że o ile jeśli jesteś muzykiem i tworzysz muzykę, no to fajnie by było dzięki tej muzyce jednak coś mieć z tego życia. No i Mgła jak najbardziej właśnie dzięki muzyce ma, bo to muzyka spowodowała, że Mgła stała się tak znana, tak lubiana i tak szanowana na całym świecie. Muzyka, właśnie muzyka, dobra muzyka, fajne podejście, które zaznaczam, jest cały czas mocno podziemne, dlatego mi na przykład do tego w Mgle blisko, oni nie robili praktycznie nic wielkiego, żeby z tego podziemia wyjść i według mnie jedną nogą cały czas w tym podziemiu są. No a na drugim biegunie mamy faceta, który w pewnym momencie stwierdził, że będzie gwiazdą za wszelką cenę, wbrew muzyce wręcz, którą w pewnym momencie zaczął wykonywać. Słoneczko pięknie świeci, przechodzimy więc właśnie do Behemota. To był krótki wstęp,
czyli wiadomo, że już super miło nie będzie. Miło było do pewnego momentu, bo ja do pewnego momentu jak najbardziej Behemota szanowałem. Wybaczcie te lekkie tutaj poruszenia, ale no, trzymam w dłoni telefon. Do pewnego momentu jak najbardziej Behemota szanowałem. Oczywiście to był dobry zespół, grający fajną, szczerą, naturalną muzykę, przynajmniej tak się wtedy wydawało, ale myślę, że do tej pory tak, jak się słucha Sventevita na przykład, czy nawet Gromu, to są szczere, fajne albumy. No takiego albumu jak Grom to raczej nikt by nie zrobił po to, żeby zrobić wielką karierę na świecie, bo to jest album, raczej bym powiedział, bardzo podziemny, niesamowicie podziemny. Chociaż wiadomo, że wtedy to już ten Behemot tak trochę dryfował w kierunku większej otwartości na świat. No ale Grom na pewno nie był albumem mającym go tam wywindować. Do tego momentu jeszcze Pandemonic Incantations, powiedzmy, że dało się gdzieś zapisać do tego podziemnego nurtu. Ale to jest taki album przejściowy i potem się już skończyło. Potem już Nergal zaczął robić rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca. No a jednak to miejsce miały. Czyli robić z siebie debila, krótko mówiąc, no bo inaczej tego ująć się nie da. Muzyka stawała się coraz gorsza, powiedzmy sobie szczerze, no ale z czego to się wzięło? Ja rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy go znali w tamtym czasie. Po prostu on w pewnym momencie stwierdził, że on będzie z tego żył, on będzie z tego w stanie się utrzymać. I generalnie spoko, bo zasadniczo ja to jestem w stanie zrozumieć. Tylko wiecie, no, jeśli wykonujesz muzykę ekstremalną, to ciężko jest tak naprawdę liczyć, gdzie się z tego będziesz mógł utrzymywać. Żeby to zrobić, musisz zrobić coś wbrew sobie. Czyli tak naprawdę przestać grać to, co naprawdę chcesz grać, a zacząć grać to, co będzie się podobało i ewentualnie dobrze sprzedawało. Znaczy przede wszystkim dobrze sprzedawało, a ewentualnie podobało. To się ma dobrze sprzedawać, nie do końca musi być naprawdę dobre muzycznie. No bo powiedzmy sobie szczerze, ostatnie albumy to są takie paździerze, że no wiecie, no bez jaj, nie? Wychodzą dziesiątki lepszych albumów, ale dookoła tego jest dużo rozgłosu, no i teraz jest nazwa wyrobiona, ale wracamy jeszcze do tyłu, do przeszłości. No i kiedy Nergal stwierdził, że zrobi wszystko, żeby to była kariera udana i żeby pieniążki z tego odpowiednio leciały, no to zaczął to robić oczywiście. Zespół podpisał kontrakt z inną wytwórnią, zespół zaczął się dużo bardziej udzielać w mediach, zespół zmienił przede wszystkim to, co grał. Czyli porzucił black metal, ten taki, bym powiedział, staroszkolny, naturalny, prawdziwy black metal, który był black metalem, i zaczął grać coś, co było miksem black metalu z death metalem. Brzmiało tragicznie, plastikowo, no generalnie było ohydne. Wiem, że się ze mną nie zgodzicie, ktoś tam powie, że było jeszcze parę fajnych płyt. Ja uważam, że nie było, że one wszystkie są do kibla, można spuścić wodę i zapomnieć. A o tych ostatnich to już nawet nie będę mówił. No i natomiast tu od razu jeszcze zaznaczę jedno. Ja w pewnym... Trzeba oczywiście Nergalowi oddać szacuneczek za to, że udało mu się to i zrobił tą karierę i zarabia na tym dużo hajsu i tak dalej. I tu okej, to odkładamy na bok i tutaj stwierdzam, że no dobra, udało ci się, spoko. Tylko teraz dochodzimy do kosztów tego, jak mu się to udało. Bo robienie z siebie debila to był też jeden z tego, z kosztów tego, że mu się to udało. Wiecie, no, więc droga wyjścia Behemota była całkowicie przeciwna od mgły, bo on robił wszystko, żeby z tego podziemia wyjść, żeby zaistnieć, żeby było o nim głośno, szczególnie jak już się pojawiły social media, no to była woda na młyn dla kogoś takiego jak Nergal i w zasadzie te social media to jest jego świat. Niestety bardzo krzywo przez niego pojmowany, często jeszcze w wywiadach, co jest w ogóle kpiną, jakąś żartem, w wywiadach potrafi ludzi nazywać takimi, którzy nie powinni korzystać. On na czelność określać kogoś kimś, kto nie powinien korzystać z social mediów, bo nie potrafi z nich korzystać, a sam na swoich profilach wyzywa ludziom matki. Wiem, bo sam tego doświadczyłem, moja matka też została wyzywana. Przy okazji, może kiedyś to ten klaun obejrzy, chętnie bym to z tobą w cztery oczy tak na spokojnie wyjaśnił, zapytał, dlaczego uważasz to, co napisałeś o mojej matce. I wiem, że nie tylko o mojej matce, tylko o matkach wielu innych ludzi, którzy ośmielili się skrytykować majestat darskiego Adama. No cóż, tak, no więc te social media z jednej strony oczywiście bardzo mu pomogły, bo zauważył, że tam
można robić wszystko i ludzie się to podoba, bo ludzie są tak naprawdę w większości debilami, powiedzmy sobie szczerze, i podoba im się to, kiedy ktoś macha fujarą w necie, lata na golasa i tak dalej, i tak dalej. Robi najróżniejsze idiotyzmy, robi z siebie kretyna po prostu, no Nergal robi z siebie kretyna, lubi to widocznie, a przede wszystkim przynosi mu to wymierne korzyści, bo jest głośno. On wyznaje prostą zasadę, nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. No i mówią, związek z Dodą nie był przecież po to, że, znaczy nie był z tego powodu, że on tą Dodę gdzieś tam kochał, tylko to mu dało kolejny krok do wyrobienia sobie nazwiska marki Behemota i zaistnienia w szerszym świecie medialnie. Więc te wszystkie kroki gdzieś na pewno też były przemyślane, tak? No. Tylko co na tym najbardziej cierpi? Muzyka oczywiście. Dawno dla Nergala i Behemota muzyka nie jest na pierwszym miejscu, tylko wszystko to, co można zrobić, żeby było o nas głośniej. Te albumy są coraz gorsze, coraz bardziej z tak zwanego generatora riffów Behemot. Są nawet przecież generatory tekstów Behemot. To wszystko to jest żenada, to jest taki cyrk na kółkach, wiecie, ale ten cyrk na kółkach zarabia. Gawieć przychodzi, pocieszy się, pośmieje, pobawi, kupi 45. wydanie w 25. kolorze 16. płyty, 85. wzór koszulki, tak, no wiadomo, to wszystko działa, więc Nergal jest zadowolony, bo pieniążki zarabia się fajnie, to wiadomo. Kompletnie nie ma ten człowiek według mnie żadnej osobistej godności ani jakiejkolwiek poczucia wartości, bo jeśli ktoś miałby swoje poczucie wartości, to nie pozwoliłby na robienie z siebie takiego debila. I tutaj jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem ostatnio. Nie piszcie mi, że ja komuś czegoś zazdroszczę, bo nie zazdroszczę. Naprawdę uważam, że black metal, metal, muzyka ekstremalna nie powinno się dochodzić do jakichkolwiek sukcesów w taki sposób. Zresztą nie tylko w muzyce, we wszystkim. Robienie z siebie, wiecie, ścierki do podłogi nie jest dobrą drogą na żadnej ścieżce zawodowej, czy to artystyczna, czy nie wiem, mechanik samochodowy, czy menedżer korporacji i tak dalej, i tak dalej. Miejmy swoją godność, szanujmy się. No. Ja wiem, że pieniądze są w życiu ważne, ale są rzeczy od nich jednak ważniejsze i fajnie by było zachowywać się w miarę przyzwoicie, jak ludzie idąc po tych szczeblach kariery. Nie, no, wiecie, no. Więc to, tak pokrótce te dwie ścieżki kariery i teraz wszyscy sobie sami możemy odpowiedzieć, która ścieżka kariery jest lepsza, czy ta, która stawia jednak na muzykę, no w końcu jesteśmy muzykami. Bo to trochę tak, jakby mieć piekarnię i wiecie, tak naprawdę zamiast zastanawiać się nad jakością chleba i jak go tu ulepszyć i zrobić ten chleb jeszcze smaczniejszy, jeszcze pożywniejszy, jeszcze zdrowszy, powiedzmy, dla klienta, to zastanawiamy się nad tym, jaki kolor billboardu wywiesić nad wejściem, znaczy szyld jakiś zrobić nad wejściem, który będzie bardziej przyciągał klientów i czy za ladą postawić piersiastą blondynkę, czy kobietę, która jest fachowcem i się na tym zna. No, to są tego rodzaju dylematy, więc ja stanowczo opowiadam się za tym, który myśli nad tym chlebem w kwestiach pożywności i jakości. No, to chyba tyle. Mam nadzieję, że wiecie, o co chciałem przekazać i rozumiecie, co chciałem przekazać. I skąd gdzieś tam moja pogarda, bo to jest pogarda, ja tego nie ukrywam, skąd moja pogarda do Behemota, do Nergala, do jego działań. To jest pogarda i to się nigdy nie zmieni raczej. Naprawdę powtórzę jeszcze raz, chętnie kiedyś zapytam tego człowieka prosto w twarz, dlaczego mi zwyzywał matkę od kobiet lekkich obyczajów, że tak to delikatnie określę. No, to chyba tyle. Jest ładna pogoda, wiosna idzie, nie ma się co zajmować debilami, baranami i kretynami. Miłego dnia Wam życzę. Do następnego.